Tak się złożyło, że planowaliśmy w czerwcu zrobić małą imprezę na 2-3 domy. Nazwaliśmy ją Hyde Park, miała być przy naszej placówce. Ale kiedy porozmawialiśmy dłużej, uznaliśmy za sensowne zaproszenie większej ilości placówek, z którymi współpracujemy albo chcemy współpracować. I tak doszło do tego, że dzisiaj mamy imprezę, która nazywa się Pierwszy Suwalski Przegląd Talentów Osób z Niepełnosprawnością Hyde Park. Ponieważ nie mogliśmy zrobić tym razem tego w plenerze, jest tutaj w Wyższej Szkole Zawodowej naszej suwalskiej. Aulę spróbowaliśmy dostosować tak chociaż do warunków takich naturalnych, a więc klimat jesienny gdzieś tam zagościł na scenie. Impreza ma służyć temu przede wszystkim integracji osób niepełnosprawnych, daniu im szansy pokazania swoich umiejętności, swoich talentów, podzielenia się tym wszystkim, co niosą w sobie i rzeczywiście mogą się tym podzielić. Także zaangażowanie wielkie było i pracowników, i rodziców, i sponsorów, także impreza. Jak widzicie Państwo, licznie przybyli wszyscy, bo to jest 12 placówek z województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie. To są warsztaty terapii zajęciowej, to są środowiskowe domy samopomocy, ośrodek w Lipniaku i Dom Pomocy Społecznej Kalina, nasz suwalski. Nic tu po mnie, księdza. Nic tu po mnie, grabarz. Łukasz Kotarski jako kamerzysta, Paweł Woronowicz jako ksiądz, Milena Wysocka jako anioł, Karolina Senda jako matka, no ja jako reżyser Katarzyna. Przygotowaliśmy do tej roli, tak, tak. Myli próby, mieliśmy próby do tej sceny właśnie. A czy mogłabyś się trochę tak przedstawić, powiedzieć jaką rolę miałaś? Ja miałam rolę reżysera. Grałam reżysera, miałam rolę reżysera. No a nasi niektórzy grali lekarza, księdza, grabarza, kamerzystów grali. No i gdy grali też diabła i anioła. Co się wam podobało z tych, które wcześniej były? No i nie wiem. Znaczy, mi się podobało, jak tańczyli, śpiewali, też mi się podobało. Też najbardziej jak śpiewali. Fajnie się podobał. No też. Jak mi dawał. A skąd był chłopak, kojarzycie? Suwałki. Znacie się? Tak. Co możecie jeszcze powiedzieć? Czy fajne jest takie spotkanie? Możecie porozmawiać, spotkać? Na mnie to nie pierwszy raz, bo drugi raz miałam z toku. To nie miałam żadnej tremy prawie. Wiem, o co chodzi. No. No tak, jesteście zaprzyjaźnieni, tak? Z domem? Tak, tak. I tam też robicie przedstawienia, spektakle, tańczycie? Tak? To znaczy tam na październiku właśnie tam śpiewaliśmy też. A no niektórzy śpiewali, tańczyli, wierszyki mówili. No a my śpiewaliśmy tam. Kabaret był. Fajny? O czym? Fajny. A o czym było? Nie wiem, nie pamiętam już. Milena, chciałam zapytać, czy tremę miałaś przed występem, czy już jesteś przyzwyczajona? Trochę miałam. A czego bałaś się, że roli zapomnisz, czy że coś nie wyjdzie? Coś nie wyjdzie. Ale się udało. Wszystko poszło super.